Cześć. Dzisiaj pokazuję się Wam w ogóle całkowicie z innej strony. Światło jest nie takie, jestem troszeczkę opuchnięta, bo płakałam, ale chciałam Wam właśnie powiedzieć, jak to wygląda też z podróżami i z samotnymi podróżami albo jak jesteście w innym kraju albo na innym kontynencie. Um, jakie są tego też inne strony, żeby się zmagać psychicznie? Um, więc ja, ja, jak ostatnio wspominałam, obecnie tutaj jestem sama w Meksyku, w Leon, z tego względu, że Paweł m, pojechał do Ciuławy, więc poleciał w zasadzie, więc to jest na północ Meksyku, więc ja tu jestem sama w środkowym Meksyku. Um, no, i zaistniała taka sytuacja, że prawdopodobnie dostałam zatrucie mmm, takie tutaj bakteryjne układu pokarmowego, które czasem jest niebezpieczne. Um, może opowiemy, jak, jak to prawdopodobnie tutaj u mnie się stało. Ja jestem osobą, która zawsze uważa na jedzenie i w ogóle nigdy nie, nie że przesadnie po prostu wszystko czyszcza, bo wręcz przeciwnie. Ale miałam taką sytuację wczoraj, przedwczoraj w zasadzie, że po prostu zlew mi ciekł. Ciek. I tutaj właśnie moja pomoc, housekeeper, zauważyła, że była woda pod zlewem i było pas, dosyć dużo jej. I napisałam oczywiście tutaj do właściciela. Właściciela od domu, w którym wynajmujemy, żeby po prostu mi to zreperował. Ja wodę absolutnie do picia nie używam. Tutaj się nie używa absolutnie wody do skranu. Wodę destylowaną, taką w dużych baniakach tutaj się kupuje i się pije, ale jeżeli chodzi o podmywanie warzyw, yy, takimi czy normalnie mycie, nie wiem, pietruszki czy mycie po prostu owoców, to zawsze oczywiście używałam. Nie chciałam i czy zęby myję, yy, to, to po prostu używałam ją. Chociaż pamiętam, jak ja tutaj przyleciałam pierwszy raz. No, twoja flora oczywiście też nie jest przyzwyczajona. Paweł się śmiał, że należy do odważnych, bo on jeszcze tutaj wtedy mył zęby wodą taką tą destylowaną. No i miałam. Ja nie mam aż takiego problemu, jeżeli chodzi o jakieś takie przeczyszczające sprawy. Więc, ale było tak, że umyłam zęby i faktycznie mnie tutaj przeczyściło. Ale później to minęło. Więc normalnie myję wodę, znaczy zęby myję tutaj z kranu. Więc wracając do tej, do tej sytuacji z, tej, z tym zlewem, um, tutaj kapało dosyć ten, ten zlew, więc um, wczoraj, właśnie, Carlos mi zreperował ten, ten zlew. No i um, ja nie byłam wtedy obecna tutaj w domu. i um, No i ja byłam wtedy w szkole, więc tutaj się tak dogadaliśmy, że po prostu on ma klucze i po prostu komuś tutaj powie, on to, to zrobi. Więc okazało się, wiem, że chyba jakieś rury wymieniał i nawet tutaj kran i tymczasowo tutaj ja to dopiero sobie teraz zdaję sprawę po prostu jak to mogło wszystko być no i ten, tutaj ta woda była chwilowo tutaj zamknięta no i później jak przyszłam, to no on mi oczywiście napisał że tutaj jest woda już normalnie wiecie Tutaj środki dezynfekujące to są na porządku dziennym, ja się tego wyzbyłam, ale w Ameryce w ogóle czy w Stanach. Jak ludzie tutaj dezwykują podłogę i w ogóle i w tych ciepłych krajach to jest, to, to jest okropne, no nie, jakbyście byli w basenie. Ja tutaj teraz, tej mojej mojej Klaudii proszę, żeby po prostu wodą z octem tylko myła, bo, bo tutaj muchy, muchy po prostu padają na ziemi i ty po prostu jak chodzisz czasem, to nogi cię pieczą, a ja, ja nie chcę być taka zatoksyczniona. No ale przyszłam no i czuję że na bank ten koleś po prostu który reperował to na bank wlał coś do zlewu jakiś środek odkażający, który po prostu no śmierdziało już w całej kuchni więc ja tego nie używam więc on na pewno jakiegoś alakreta czy nie wiem czy coś mocniejszego na pewno tutaj po prostu wlał ale poza tym Poza tym, jak wodę puściłam, wodę puściłam yy, to poczułam, wiecie, tak, taki ten mocny, no tego w Polsce nie ma, tego w Polsce nie, nie doświadczycie, tak, yy, taki chlor toksyczne, no takie związki jakby po prostu wypołowało. No ale oczywiście sobie mówię, no nie ma problemu, nic mi nie będzie, ja tylko podmywam warzywa i zbagatelizowałam to totalnie. Więc był czas, gdzie ja przyszłam chyba te około drugiej, trzeciej, więc mówię sobie, zrobię tu moją sałatkę z awokado i przemyję to, normalnie myję warzywa, no bo nie chcę fisiować, tak, nie chcę fisiować, żebym mówię, no to jest woda z kranuta do picia, no to jak tam parę... Um... No, i jadłam to jedzenie, i słuchajcie, to jedzenie mi faktycznie nie smakowało. Nawet wczoraj do Pawła na Skype'ie mówię, że one takie jakoś tak średnio, średnio smakuje i czułam taką chemię. No, to ona jest taka, nie wiem, jak byliście kiedyś w Stanach, to może będziecie wiedzieć, o czym mówię. To jest normalnie, jakbyście toksik jedli. No, normalnie, jakbyście domestos jedli, ale mówię, nie, no to pewnie te pomidory, to wiecie, to, to nic, nic takiego, może tak. No i um, ja, która tak jak mówię, nie mam skłonności do biegunek, um, y, wieczorem mnie przeczyściło. No to mówię, dobra, no, no nic, herbatę sobie zrobię i w ogóle nic mi nie będzie. Florę bakteryjną tu oczywiście mam, więc Sanprobi sobie tutaj biorę. Ale o czwartej w nocy znowu, znowu mnie wzięło. Nie było to aż takie straszne, ale to jest takie połączone no jak macie takie zatrucie jelitowe, więc sobie wyobraźcie takie słabo, um, słabo, takie tracicie tak jakby przy, to jest nawet, nie, to jest takie w tych ciepłych krajach, co, co po prostu nie wiem, jak czy tam byliście w, w Afryce, czy, macie do, czy mieliście do czynienia, to to jest już połączenie z taką taką delirką, z takim brakiem świadomości, um. No ale, no, ale mówię, poszłam spać, to nie było aż takie tragiczne, nie? No więc rano znowu mnie przeczyściło i poczułam już tą słabość. Poczułam już tą słabość, ale też szłam na lekcję prywatną angielskiego, więc też sobie mówię, nic mi nie będzie, zjem sobie tutaj, co po prostu mam zjeść. I nic mi nie będzie, ale już. Zdałam sobie sprawę, że to jest pewnie przez wodę. Z tego względu, że w umywalce yy, no, była mucha zdekła, więc tam na bank ten środek i ten chlor, no jak muchy zdychają, a mnie coś jest, no to słuchajcie, to jakie to musi być toksyczne, tak? Um, ale do czego zmierzam? Że. Są takie momenty, w, którym, w których jesteście tutaj sami. Jesteście sami na innym kontynencie i warto, pamiętajcie, warto mieć znajomych, warto mieć tutaj przyjaciół. Warto, ja zawsze, jak przyjeżdżam do jakiegoś kraju, tak jak byłam sama, Kanadzie czy ten, to sobie robię jakieś takie grono ludzi, którzy po prostu w których, na których mogę liczyć bo wracając do tego zatrucia Paweł jak tutaj na początku przyjechał to słuchajcie, po dwóch tygodniach no bo on jedna na zewnątrz nie, nie uważał zbytnio więc jad jak popadnie Doszedł do normalnie miał zatrucie. Biegunka, wymioty, biegunka, wymioty. Nie dawał mi znać, no bo czas w Polsce był inny, on był tu sam. Ale to są takie zatrucia tutaj i często w tych Afrykach i w tych krajach ciepłych, jak dochodzi do zatrucia bakteryjnego, to, to słuchajcie, z minuty na minucie padacie, dochodzi do odwodnienia organizmu i możecie mieć brak zaświadomości. Więc ja pamiętam, jak Paweł już o 6 rano do polskiego czasu, czyli to było chyba jego w nocy, tak? I on mówi, że już od 12 godzin, że teraz już nie kontaktuje, już nie może wstać. Więc są takie chwile, co naprawdę potrzebujecie pomocy naprawdę potrzebujecie tutaj kogoś, um, yy, który. Po prostu osobie, której powiecie, że choćby się źle czujecie, więc ja przed chwilą swojemu Wiktorowi, tutaj, któremu ufam, tak jak Pauli, um, po prostu poczułam się lepiej, jak napisałam, wiecie, do, źle się czuję, że mam takie, takie wiecie takie, o chyba jakiś sms mi przyszedł, zaburzenia tak jak mówię, to już są świadomości, które mogą nar narastać i tutaj musicie być przygotowani pamiętajcie zawsze jak wyjeżdżacie do ciepłych krajów mieć ubezpieczenie, mieć ubezpieczenie bo mm, wiem, że można, podobno sobie tutaj mamy żubrówkę i kiedyś Paweł faktycznie próbował i sobie chlasnął te dwie kieliszki żubrówki i przeszło, no ja jestem tutaj sama i ja nigdy nie piję wódki więc y, trudno mi tutaj wypić ale um, słuchajcie przed dwoma godzinami wzięłam Enterol i trochę mi lepiej ale mówię Wam to są takie chwile w których no, nie chcecie być sami i um, no, musicie mieć tego świadomość że możecie się naprawdę gorzej poczuć, trzeba być przygotowanym. Ja jestem już nauczona: trzeba mieć naładowany telefon, trzeba mieć zawsze jeszcze jakieś pieniądze, trzeba no, poinformować znajomych, bo tak jak mówię, Paweł wzlekał zle, no, do ostatniej chwili po prostu i było już tak, pamiętam źle, co on mówił, że nie był w stanie wstać i zadzwonić. Więc um, później leżał przy, 3 dni w szpitalu pod kroplówką, przed odwodnieniem, podawali mu antybiotyki. Um, e, chcę tutaj Wam powiedzieć: takie chwile, co zmagacie się psychicznie po prostu sami ze sobą, um, no i że warto mieć tych znajomych um, w tym innym kraju, którzy, na których możesz, możecie liczyć na pomoc i zawsze zawsze tutaj możecie po prostu być no mieć tą, mieć tą pomoc tą, tą, no ja tutaj się zmagam znaczy ja tutaj staram się to naturalnie robić, tutaj się nawadniam wodą z solą, z cukrem kokosowym, rumiankiem więc tak się staram psychicznie po prostu tutaj myśleć co mogę zjeść nie jest aż mój taki, nie martwcie się, to nie jest jakiś taki tragiczny stan, ale tak jak mówię, jak doszło mi to do tej słabości i takie już lekkie takie zaburzenia świadomości, bo one tak narastają, bo pewnie te bakterie tak się dzieją. To chciałam wam tak powiedzieć, jak podróżujecie, to miejcie znajomych koło siebie, nawet jak sami podróżujecie, miejcie to, to, to kogoś, kto zawsze wam może pomóc. Więc chciałam Wam pokazać z takiej innej strony, z podróżowania samemu. Mm. No. Ok, no to trzymajcie się. Do następnego, cześć.